Pierdzielony downsizing robią teraz. Co to jest? 2 litry w 363. Kto to by pomyślał? Jedziemy na krótką przejażdżkę, pokażę wam jak przyspiesza ten samochód, bo to jest naprawdę, naprawdę mocne auto. A w zasadzie sami posłuchajcie na początku. Wiecie jaki jest dramat w tym aucie? Od razu wam pokażę i zdementuję wszelkie plotki, bo to jest spoko wydech. Ale to w AMG, tym bardziej najbogatszej wersji, najmocniejszej, to jest jakiś dramat. Sprawdźmy czas na pierwszą setkę. Handling mode, off. I sto. Ja pier... Od zera z launch control. No to co? Weźmy go na przejażdżkę. W ogóle gada on coś? Coś tam gada. Pedał w podłogę hamulca. Hold. 3,5-4. Już seta. Ja pierdzielę. Ja nie wierzę w to. 3 sekundy do setki. W aucie, które... W seryjnym aucie, które waży ponad 2 tony. To robi naprawdę wrażenie. Zanim zobaczysz to, chciałem powiedzieć ci o tym, jak możesz zyskać kasę za darmo. I to totalnie serio, z ręką na sercu. Jak coś kupujesz przez internet, to bardzo często szukasz też kodów rabatowych. Wpisujesz w Google, żeby zaoszczędzić. Proste, ja tak przynajmniej robiłem. W opisie dałem ci więc link do bezpłatnego i niezobowiązującego rozszerzenia, które właśnie działa z takimi kodami rabatowymi. Nie podajesz żadnych danych, a całość działa wam cały czas w tle. Wszystkie dostępne kody macie jednym kliknięciem. Zobacz na moim przykładzie. Ja kupuję buty eleganckie, pasujące do moich pięknych koszul. Wziąłem też sneakersy Lamborghini, żebym miał je do przejażdżki Lambo. Wtyczka automatycznie wyszukuje kody i nie muszę ich szukać po Google. Tutaj zaoszczędziłem 100, nie tracąc w ogóle czasu na szukanie kodów w necie. Wtyczka sama mi je znalazła. Genialna sprawa. Link do kodów masz w opisie, wszystko jest przeze mnie sprawdzone, a moja mama, jak wysłałem jej link do tych kodów, to podał jakiś szał zakupowy. Wszystko kupuję na potęgę z tymi kodami. No nic, korzystaj, a ja jadę dalej. Czas na 1/4 mili ma niecałe 11 sekund. Tunel. Tunel są najlepsze. Samochód jest
mam wrażenie, z całym szacunkiem, ale przereklamowany. Wszyscy mówili, że o, GT Fordor na ulicach Warszawy, taki, taki, taki. Ten samochód kosztuje 1 000 000 zł i też jest tym ciekawe. Zastanawiam się, czy on rzeczywiście jest tego warty. No bo 1 000 000 zł to już nie w kij dmuchał, bardzo duży pieniądz. Cały czas wyskakują jakieś komunikaty. Uważać na pieszych. Gdzie na autostradzie piesi? Nie rozumiem tego. Cały w zasadzie ten samochód to jest takie urozmaicenie w gamie Mercedesa, bo Mercedes ma wszystko, nawet tiry, ale nie miał czegoś, co miało Porsche, bo Porsche miało Panamerę i to jest w sumie chyba najbardziej zbliżony konkurencyjny model, czyli Porsche Panamera. Tu jest wpyte miejsca, naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, jak wam to zobrazować, po prostu samochód jest spory. Stoi na przeogromnych, bo aż 21-calowych felgach, zarówno z przodu, jak i z tyłu samochodu. Ale zwróćcie uwagę, te hamulce są naprawdę duże, spore są tarcze, a mimo wszystko giną w tym aucie, w tym kole. 21 cali to już nie przelewki. Z tyłu dzieje się bardzo dużo rzeczy, to też jest kontrowersyjny tył. Najlepszy w tym modelu jest spoiler stały. To jest moje zdanie i niezmienne, mimo że głównie jeżdżą chyba na takich spoilerach. To znaczy, to jest trzeci GT Fordor, w którym jeżdżę i trzeci z aktywnym spoilerem. Jak jest wysunięty, tak jak mówiłem, spoko, ale no nie wsuwajcie go. Jeździcie i parkujcie na podniesionym, naprawdę. A pod maską 4-litrowy podwójnie uturbiony silnik o mocy 640 koni. Korzystając z tego, że jestem na zamkniętej drodze, zobaczmy przyspieszenie na launchu. O panie. Dobry wariat jest ten samochód, dobry wariat. Podoba mi się, coraz bardziej mi się podoba. Jego największa wada, zdecydowanie, to jest to, że tak wpytę pali. Tak dużo, że nie powinien, naprawdę. Okej, on wygląda jak czołg, to jest, wiecie, czołg drogowy. Ale nie powinien palić jak czołg. Teraz spalanie mam, już wam mówię. Po 88 km mam 33 litry na 100 km. To jest dramat. Dobra, redukcja. Co my będziemy o spalaniu gadać? Trzeba się hamować naprawdę, bo on jest tak świetnie wygłuszony, że można się naprawdę zapomnieć. Zrobiłem sobie małą przerwę, a idealnie, bo ściemniło się i to, co chcę wam pokazać, zobaczcie, jakie oświetlenie ambient. Widzimy w środku, piękna sprawa, połączenie ambientu z tym karbonem, no to jest coś niesamowitego. Lecimy dalej. Zbliża się wieczór, w zasadzie już po 18. Co mogę wam powiedzieć po całym dniu używania tego samochodu, że jest nie warty swojej ceny, ale jest zajebisty. Serio, nie dałbym bańki za niego, za bańkę na pewno inny samochód bym miał. Daje bardzo dużo frajdy z jazdy, sami zobaczcie. Zrywa mi trakcję do trzeciego biegu. I tym miłym akcentem chyba zakończę ten materiał. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby nie przegapić kolejnych filmów, musicie subskrybować ten program. Dlatego subskrybujcie. I wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!